jest wiele powodów, dla których Gmina Środa, można powiedzieć, że ciało, które jest władne, żeby podjąć decyzję, czyli uchwałę o objęciu udziałów, okazało się, że przedstawione argumenty i wszystkie za i przeciw, które zostały przedstawione, wykazują jak gdyby dużą dozę niepewności co do ewentualnie potencjalnych korzyści, a inaczej mówiąc nawet na dobrą sprawę tych korzyści zasadniczo dla samorządów, które należą do ZGO, a nie są akurat samorządem jarocińskim, nie możemy się doszukać. Natomiast widzimy wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, zagrożenia i najprościej mówiąc potężne koszty, które będziemy musieli ponieść związane z tym, że powstanie tak rozbudowany projekt właśnie zagospodarowania tych odpadów, co się będzie wiążało z dwoma albo trzema poważnymi czynnikami kosztowymi. Pierwszy, taki zasadniczy, od którego nie unikniemy, to wszyscy mieszkańcy całego ZGO będą musieli w cenie tych odpadów będą musieli płacić dużo wyższą amortyzację powstałego obiektu. To jest rzecz oczywista i policzalna i myślimy, że to spowoduje wzrost tej ceny o około 30 do 50%, tak najbardziej optymistycznie patrząc.